Witajcie. W końcu mogę Wam zaprezentować moją listę propozycji na ciepłą wiosnę. Flakoniki leżą tutaj przede mną, patrzą, czekają, aż Wam je pokażę. Większość z nich znacie, większość z nich jest dostępna, niektóre niestety już nie, ale w związku z tym, że to są moje perfumy, cóż, musiały się one tutaj pojawić. Jeżeli jesteście ciekawi, cóż takiego chcę Wam pokazać, zostańcie koniecznie ze mną. Wiosna. Ciepła wiosna będzie pod wpływem zapachów kwiatowych, owocowych, ale też waniliowych, lekko drzewnych, takich świeższych, takich troszeczkę cięższych, takich ekspansywnych, ale także blisko skórnych. Już się nie mogę doczekać, kiedy Wam je pokażę, więc nie przedłużam i zaczynam. Podzieliłam je sobie troszeczkę. Zacznę może od tych zapachów wieczorowych. Oczywiście wszelkie klasyfikacje, podziały, proszę, traktujcie z przymrużeniem oka, bo tak trzeba robić, prawda? Zacznę od zapachu, któremu dam szansę. Kupiłam go, miałam na niego wielką ochotę, ale nie nosiłam i stwierdziłam, że jeżeli teraz nie będzie miał tych swoich 5 minut, to będzie to smutny koniec. Jest to La Nuit Trésor à la Folie od Lancôme. Zapach, który kupiłam dlatego, że kiedyś bardzo mi się spodobał, gdy go testowałam. Później dowiedziałam się, że jest wycofany. Później wpadłam w lekką panikę. Mówię, jak on jest wycofany, to cóż ja takiego zrobię, kiedy naprawdę zapragnę go mieć. Zapragnę go mieć. No tak, no i się pojawił u mnie. Pojawił, ale niestety od tego momentu, kiedy w końcu u mnie się znalazł na komodzie, nie używałam go. Właściwie siedział w szafie, w szufladzie. Nie wyciągałam, może 2 razy. Szkoda. A to jest przepiękna wanilia. Przepiękny zapach. Bardzo bogaty. Kuszący, niezwykle kobiecy, pociągający. Zresztą na ich temat, słuchajcie, jest mnóstwo recenzji, możecie znaleźć mnóstwo informacji. Ja w związku z tym, że ich nie nosiłam, nie będę mówiła Wam zbyt wiele. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejny zapach, który wydaje mi się idealny na wiosenne wieczory, jest to Versace Crystal Noir. W wersji wody toaletowej. W wersji wody perfumowanej nie mam, a to dlatego, że ta mi się dużo bardziej podoba. Ja wyczuwam tutaj kokosa, którego nie ma. Nie wiem dlaczego. Za każdym razem jest to dla mnie zagadka, ale już przestałam się tym, powiem Wam, jakoś specjalnie przejmować, bo ja tutaj czuję przepiękne przyprawy i może to kokosowe brzmienie nadaje tutaj, chyba jest tutaj gardenia i drzewo sandałowe, które na mnie wybrzmiewają przepięknie miękko. Zapach ze świetnymi parametrami, utrzymujący się bardzo długo, niezwykle ogoniasty, mimo że jest to woda toaletowa. Słyszałam gdzieś tam, ptaszki świerkały, że po jakichś reformulacjach ona już nie jest tak mocna, nie jest tak dobra. W każdym razie ja mam tą z tymi złotymi napisami i wierzcie mi, że jest wszystko w porządku. Ja je kupiłam bodajże w 2020 roku. Tak mi się wydaje, albo to był 21, ale chyba jakoś tak. W każdym razie mam je, używam bardzo oszczędnie, ponieważ tutaj naprawdę nie trzeba wielkiej aplikacji, żeby iść i pachnieć. Z kolei jeżeli przesadzicie, to już nie będzie tak miło i przyjemnie. Także uważajcie. Idealny zapach na wieczór. Też świetnie się spisze Armaf Pink Coral. Pink Coral, który mam od niedawna. Troszkę mnie tutaj zdenerwował w pewnym momencie, jeżeli chodzi o parametry, bo ja się tutaj spodziewałam kilkugodzinnej, słuchajcie, projekcji pięknej, mocnej, intensywnej, wielkiej trwałości, a tego tutaj niestety nie ma. Szkoda, ale nie trzeba płakać, ponieważ wystarczająco
Mocny jest on na jakąś kolację, na jakieś wyjście wieczorne. Pięknie pachnie. Macie tutaj śliczną paczulę i wanilię. Zapach bardzo bogaty, bardzo intensywny, bardzo aromatyczny. No, trochę mogę płakać nad parametrami, ale wiecie, on już trochę u mnie jest, więc może ta maceracja, ostatnie słowo bardzo modne i popularne, bo wszyscy się nagle dowiadują, że perfumy muszą swoje przesiedzieć, żeby dobrze projektowały, żeby dobrze trwały, nawet te, które no, mają z tym problemy. Dowiedziałam się o tym przy okazji oglądania filmów na kanale Gabi Love Perfumes. Mam nadzieję, że tam niczego nie przekręciłam. W każdym razie ona stworzyła swoje perfumy. Chocolate Queen. Nigdy ich nie wąchałam, ale mam ochotę, bo powiem Wam, że czekoladkę bardzo lubię. Zrobiła je dla Navitusa. W każdym razie, do czego zmierzam? W związku z tym, że cieszyły się one dosyć dużym powodzeniem, dosyć szybko zostawały wyprzedawane. I pojawiały się głosy, że one już nie trwają, nie chcą projektować, a to wszystko właśnie była wina zbyt krótkiej maceracji. Więc być może, kiedy one troszeczkę poleżą, będzie tutaj dużo, dużo lepiej. Nie skreślamy, zostawiamy i sprawdzamy, jak to będzie. Ogólnie jest taki problem z tymi nowymi ustami, nie? Cóż tutaj jeszcze sobie zostawiłam na wieczór? Ach, wiecie co? Nie wiem, czy to będzie wieczór, czy to nie będzie wieczór, ale teraz troszeczkę kremowości i owocowości. Jest to Jod Fenzi Feisty. Zapach, słuchajcie, dla mnie odkrycie, obłędny. Przypomina troszeczkę robocika od Paco Rabanne, jednocześnie przypomina troszeczkę jedną z Olimpei, również od Paco Rabanne i troszeczkę wchodzi w klimaty Alien Goddess. Tak mi się wydaje, ale jest to zapach zdecydowanie lepszy, ciekawszy, dłużej się utrzymujący, jest niesamowicie kremowy, miękki, otulający, z dobrymi parametrami, przynajmniej u mnie. I on jeszcze tutaj nie miał jakiejś swojej oficjalnej premiery. Już kilka razy się pojawił, bo nie wspomniałam. Ale na przykład nie wiecie, jakie ma nuty zapachowe. Ja sobie przygotowałam tutaj małą karteczkę, mój notatniczek. I posłuchajcie. Bergamotka, mango, jaśmin, olibamon, drzewo sandałowe, wanilia. A ja tutaj wyczuwam cudny, miękki kokos. Którego nie ma. Ja przypuszczam, że jest to zasługa drzewa sandałowego, które musi tutaj być podane dosyć mocno. W połączeniu z mango i z jaśminem sprawia właśnie takie wrażenie. Przyjrzyjcie im się bliżej, bo możecie być bardzo pozytywnie zaskoczeni. Kolejny taki zapaszek owocowy, który uwielbiam, jest na rynku od lat. Wydaje mi się, że też już nie produkowany, ciągle go można dostać. W każdym razie na pewno wzrosły ceny, zresztą jak prawie wszystkiego, niestety. Jest to Burberry London. Zapach niezwykle słodki, soczysty, owocowy, rozsiskrzony, radosny, przyjemny. Ja uwielbiam po nie sięgać, kiedy właśnie przechodzi wiosna, ponieważ to jest jeden z najlepszych poprawiaczy nastroju. I za każdym razem, kiedy mówię o tych perfumach, to właśnie mi się to właśnie w ten sposób mi się one kojarzą. Tak na mnie działają. Poprawiacz nastroju. Piękne, radosne, wesołe, komplementogenne. Dzieci je uwielbiają. Tak Wam powiem. Naprawdę świetne. I kolejny taki owocowy, miękki, otulający, kremowy, bardzo szykowny. Relix Ole. O nich też już dosyć dużo Wam mówiłam. Często lubię o nich wspominać, zwłaszcza kiedy przychodzi wiosna i lato, ponieważ one są piękne. Są piękne, mają dosyć dobre ceny. Przynajmniej często spotykam je w różnych promocjach, gdzie naprawdę 100 ml można kupić troszeczkę powyżej 100 zł, co jest ewenementem, tak mi się przynajmniej wydaje. Niektórzy narzekają troszeczkę na parametry.
Na mnie one siedzą świetnie. Siedzą świetnie, bardzo je lubię i już też nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je używać. Ja w jakiejś jasnej sukni albo kombinezonie z kapeluszem na spacerku niedzielnym. Tak. Widzicie to? Wyobrażacie sobie siebie? A, wyobrażajcie, wyobrażajcie. Dobrze. No to teraz co Wam pokażę? Pokażę Wam kolejny zapach, taki słodki, przyjemny, waniliowy. Mamy tutaj migdał, mamy tutaj wiśnie i jest to Light Irresistible Delicious od Givenchy. Jak knocę nazwę? To wybaczcie. Francuskiego się nigdy nie uczyłam. Zaraz mi powiecie, zajrzyj do tłumacza. Zaglądam, ale jak ktoś ma coś powiedzieć, to potem różnie wychodzi, wiecie. Czemu zawsze się z tego tłumaczy? Nie. W każdym razie. Mam tą uroczą, nie wiem, miniaturkę, jak to nazwać. Mam ją od ponad roku. Był taki moment, że o nich zapomniałam. Potem sobie przypomniałam i stwierdziłam, że no to był grzech, że ich nie wyciągałam. Dlatego tej wiosny będę ich używać. Niestety nie mają jakichś porywających parametrów, a szkoda, ale sam zapach w sobie jest bardzo ładny. I wydaje mi się, że ceny też jeszcze są dosyć, dosyć dobre. Jest to Eau de Parfum, czyli woda perfumowana. Zobaczymy, zobaczymy. Kolejny piękny zapach z cudną wanilią i cytrusami. Jest to Ishraq od Orientiki. Powiem Wam, że zapach, który bardzo dziwnie lubi się na mnie zachowywać, jeżeli chodzi o parametry, bo czasami jest pioruńsko mocny, trwały, projektuje jak szalony, a czasami powiedzmy delikatnie się wychyla. Jeszcze nie rozgryzłam, dlaczego tak się dzieje. Być może to jest temperatura, ale powiem Wam taką malutką, króciutką anegdotkę. Kilka dni temu psiknęłam je sobie w kuchni. I kiedy po 2 godzinach weszłam z powrotem do tej kuchni, ja ciągle czułam ten zapach unoszący się w powietrzu. Mi on przypomina niesamowicie Michaela Korsa Midnight Shimmer, perfumy, których już nie można znaleźć, które zostały wycofane. Midnight Shimmer były piękne, ale też niestety nie chciały się na mnie trzymać. A tutaj zdecydowanie jest lepiej, jeżeli chodzi o trwałość. Nawet kiedy są troszeczkę, mają te swoje słabsze dni. Jeżeli macie ochotę na taką waniliowo-cytrusowo-drzewną świeżość, otulenie, zerknijcie na nie. Naprawdę. Ishraq Gold, bo jest jeszcze wersja bodajże czarna, ale tamtej akurat nie sprawdzałam, więc nie mogę Wam nic powiedzieć. Tutaj polecam. Dobrze, żeby tutaj czegoś nie przeoczyć. Może teraz zapach, który także jest u mnie od niedawna, od marki Dossier, Garment White Flowers. Mówiłam o nich niedawno. Ciągle ich używam. Ciągle je sprawdzam, ciągle testuję, ale ciągle również niestety wieczorową porą. Przypuszczam, że w tym tygodniu w końcu będą miały swoją premierę na zewnątrz i wtedy będę mogła Wam coś na ich temat powiedzieć więcej. W każdym razie ja je uwielbiam. Bardzo lubię, są niesamowicie komfortowe w noszeniu, przepiękne, otulające, dające spokój, no nie wiem. Trzeba sprawdzić. Wiem, że moja Wioletka je także ma, wiem, że Justynka je nosi. Nie wiem, jak one je odbierają. Czy podobnie do mnie. Justyna nakręciła nawet o nich fragment filmu, tak, bo pojawił się w którejś z kompilacji. Będę musiała do niej wrócić i sprawdzić, co takiego powiedziała. W każdym razie,
Przyjrzyjcie im się, bo jeżeli będziecie mieli szczęście i nie zostaną wykupione, można je znaleźć na Allegro w bardzo, bardzo, bardzo dobrej cenie. I myślę, że warto je mieć u siebie w kolekcji. Zwłaszcza teraz. Dobrze. No to teraz może coś spokojniejszego. Też z wanilią, ale to nie jest słodka wanilia. Połączona została... Tak mi się wydaje, że z ambrą. W każdym razie jest to Prada Amber. Prada Amber. Zapach, który jest troszeczkę niedoceniany przeze mnie, to się oczywiście ma zmienić tej wiosny, ponieważ jest piękny. Nie jest zbyt słodki. Wanilia cudna. Jest tutaj również patchouli. Na fragrance podali, że ziemista, ale to nie jest taka ziemista patchouli. Taka, wiecie, piwniczna. Ten zapach jest taki jakby... Jakby wam to powiedzieć? Mimo tego, że waniliowy i ambrowy, dosyć chłodny w użytkowaniu. Stonowany, delikatny, chłodny, taki, bym powiedziała, trochę trzymający ludzi na dystans. I jestem mega ciekawa, jak one się sprawdzą. Już też miały swoje pierwsze próby, swoje pierwsze wyjścia. Są dobrze wyczuwalne. Ja się trochę bałam o te parametry, bo mój nos dosyć szybko się do nich przyzwyczaja, ale one są wyczuwalne, więc już się nie mogę doczekać, kiedy wam powiem coś na ich temat więcej. Mam nadzieję, że się pojawią w ulubieńcach, na przykład kwietnia. Kolejny piękny zapach od Yacht Fancy jest to Anatea Woman, ta pierwsza. Zapach, który bardzo przypomina Olympe od Paco Rabanne, ale ja Olympe nie mogę nosić. Jest w niej taka jakaś zgrzytająca dla mnie nuta, taka dziwna. Tutaj tego nie ma. Czytałam wasze opinie, że to jest różnie. Jednym się ona podoba, inni wolą Olympe. Ja myślę, że to dużo zależy w tym wypadku akurat od chemii skóry i tego, jak się zapach na nas układa, które nutki są wydobywane, bo ja naprawdę nie mogę im nic zarzucić. U mnie jest wszystko pięknie, wszystko jakby takie dopracowane, świetnie skomponowane, idealnie dopasowane do mnie. Bardzo ją lubię. Ja tutaj trochę nie mogę się skupić, bo patrzę w monitorek, patrzę na zewnątrz, ponieważ właśnie mam gang wróbli i sikorek na balkonie. Od czasu do czasu przylatują, a że jest ich naprawdę sporo, żałuję, że nie mogę odwrócić kamerki i zrobić wam zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No i tutaj świrują. No w końcu wiosna, tak? Szaleją. A lubię ptaszki, powiem wam, lubię ptaki, zimą je dokarmiamy, także u nas bardzo często są, tutaj znajdują i ciepłą wodę, wiecie jak to bywa zimą, tak ciężko cokolwiek znaleźć i jedzonko mają. No, dobrze, postaram się skupić tutaj, chociaż mówię, te małe fruwające kulki są świetne, zresztą od czasu do czasu o jakichś ptakach tutaj u mnie się pojawiają info na kanale, na przykład o bocianach. Na marginesie jeszcze pani bocianowa nie przeleciała. Dobrze, teraz może zapachy takie troszeczkę bardziej kwiatowe, może trochę i pudrowe, chociaż nie. Zacznę, pokażę wam dwie propozycje nie do zdarcia. Według mnie one są, słuchajcie, wyczuwalne na skórze przez cały dzień. Nie trzeba robić żadnych poprawek. Bardzo mocno projektują, są niesamowicie trwałe i tutaj trzeba uważać z aplikacją, ponieważ dla mnie to są killery. Pierwszy z nich to Garam od Swiss Arabian. Jest to zapach utrzymany w takim klimacie Baccarat Rouge 540. Ale tutaj jest zdecydowanie mocniej. Ten zapach nie znika. Jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Troszeczkę przypomina mi mocą
Chociaż tak może nie do końca, bo jego nic nie pobije. Ale tak troszeczkę, może nie mocno, tylko wydźwiękiem, bo on jest ciut ostrzejszy. Przypomina mi zapach od Jotwendi, o którym Wam niedawno mówiłam, który jest w klimacie Baccarat Rouge. Tak. W każdym razie te są świetne. Nie do zdarcia, jeżeli lubicie, musicie się im przyjrzeć, bo nie będziecie zawiedzeni. Zawiedzeni. Kolejny zapach, który również, tak jak Wam powiedziałam, jest piorunem, tytanem trwałości i projekcji. U mnie, na mnie, na mojej skórze jest Elisa Pleterfam Lumière. Zapach, który również, słuchajcie, nosiłam zimą, który dawał radę, jest przecudny, świetny, świetnie się zmienia. Jest bardzo takim żywym zapachem. W sensie nie leży na Was płasko, on iskrzy, błyszczy, żyje razem z Wami. Zawsze go porównuję do takiej toni wody iskrzącej się w słońcu przy takim delikatnym podmuchu wiatru. Zapach bardzo taki radosny, ale jednocześnie też ciepły. Przyjrzyjcie im się. Co ja tutaj jeszcze mam? No to jak pojawiło się tamto Elisa, to musi się pojawić i to. Le Parfum, woda perfumowana, 2011 rok. Cudny kwiat pomarańczy. Dla mnie, na mnie one są troszeczkę słabsze niż Lumière. Są bardziej klasyczne, bardziej kobiece, bardziej takie, bym powiedziała, do sukienki, na wyjścia. Oj, muszę je zapodać sobie. Kiedy je brałam, kiedy je kupowałam, doznałam olśnienia. Nie wiedziałam, że perfumy mogą tak pięknie pachnieć. I to olśnienie nie mija cały czas. Słuchajcie, je bardzo lubię. Choć pojawiają się flankery i te flankery czasami je wygryzają, ale ja będę je nosiła, będę je nosiła. I na pewno się pojawią w ulubieńcach. Gdyż są tego warte. Powiecie, przesadzam, no, ale ja kocham markę Elisab. Elisab, Le Parfum Essential. I tutaj jest już słabiej, to jest chyba najsłabszy zapach, jeżeli chodzi o parametry, jeżeli chodzi o tą serię Le Parfum, mówię o wodach perfumowanych. One nie chcą specjalnie jakoś długo na mnie siedzieć. Słuchajcie, 3-4 godziny to jest maks projekcji trwałości, jaką od nich dostaję, ale mimo to bardzo je lubię, ponieważ oczywiście mamy tutaj silne nawiązanie do Le Parfum oryginalnego, ale ja tutaj wyczuwam też bardzo dobrze róże. Tylko sobie zerknę na te moje notatki, czy się tutaj nie pomyliłam z czymś, ale wydaje mi się, że nie. Za dużo mam tych kartek, powiem Wam. W każdym razie na mnie one pachną świetnie. A, widzicie, jaka tam róża, gardenia. To była gardenia. Wiedziałam, że jakiś kwiatek, ale nie pamiętałam. Tutaj ona chyba też jest róża, ale nie wiem. Może nie w tych. Nie jest tak słodki. Tutaj też są kwiaty, jest gardenia, jest paczula, są cytrusy. Białe kwiatki. Jakieś nutki drzewne. Dla mnie również bardzo klasyczne, bardzo kobiece, świetne do sukienki. Czy pokażę Wam jeszcze jakieś Elisab? Pokażę, ale to później. Teraz niech swoje 5 minut. Chciałabym 5 minut, te filmy byłyby za długie. Ma Lalique L'Amour. Jedny z pierwszych, które kupiłam. Zapach prawie że lodowaty.
Zapach trzymający na dystans, bardzo pudrowy, jednocześnie kwiatowy. I tutaj chyba była ta różeczka, która mi się gdzieś tam w głowie, słuchajcie, kręciła. Chyba zerknę. Oczywiście jak człowiek szuka, to nigdy nie znajduje. Mogłam sobie to jakoś inaczej poukładać. No tak, białe kwiaty, cytrusy, drzewa. Piżmo. Ja się śmieję, bo to jest zapach, który wygląda na delikatny. Ale zdarza się, że można z nimi troszeczkę przesadzić. Można przesadzić i wtedy, słuchajcie, przydusza. Ta delikatna panna zamienia się w dusiciela. Więc uważajcie, jeżeli chodzi o aplikację. Nie za dużo. Z umiarem. Wam się może wydawać, że jest delikatnie, ale naprawdę będziecie dobrze wyczuwani, czy wyczuwane, bo to właściwie jest zapach bardziej damski, choć jak mężczyzna ma ochotę na wodę perfumowaną, dedykowaną dla kobiet. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Także w każdym razie uwaga na aplikację, bo może być duszno, może rozbolić głowa, rozboleć, może rozboleć głowa. Jak jesteśmy w tych klimatach takich trochę chłodnych, to musi się pojawić Mildjill od Jotvenzi. Zapach, który się pojawił u mnie późnym latem albo wczesną jesienią, już nie pamiętam. Zapach utrzymany, przynajmniej tak jest mówione i tak jest potwierdzane w klimacie Miss Dior Sherry. Wiem, że Basia, pozdrawiam Cię, bardzo je lubi i ma całkiem niezłe zużycie. U mnie to zużycie jest na razie delikatne, ale będę je nosiła, ponieważ one niesamowicie, chciałam powiedzieć, są niesamowicie kobiece. Niesamowicie delikatne, takie. Gdyby perfumy miały konsystencję, albo gdyby, może inaczej, gdyby perfumy były materiałem, to one by mi przypominały taki bardzo delikatny, zwiewny jedwab. Połączyłam dwa słowa. Zwiewny jedwab. Delikatne, ale jednocześnie otulające, chłodne, ale jednocześnie dające ciepło. Wiecie zresztą, jak to jest, kiedy ma się szal jedwabny, prawda? Najpierw jest chłodny, a potem rozgrzewa je delikatnie wasze ciało, ten materiał. Zaczynam, nie? Zaczynam. Zaczynają mi się włączać. Obiecuję, że już niedużo. Teraz, słuchajcie, niech będzie już ten gerowny. Lovely. I forever. Musiały się pojawić. Musiały się pojawić, dlatego że no, uwielbiam, kocham i już się też nie mogę doczekać, kiedy się w końcu pojawią u mnie na komodzie, kiedy wyciągnę je z szuflady, ponieważ tutaj macie przecudną malinę. Przepiękną malinę. A tutaj macie słodycz, która została połączona w początkowej fazie bardzo aromatycznie, zielono, dziwnie, nieoczywiście. Zapach jeden i drugi ze świetnymi parametrami na mnie. Jeden i drugi pięknie projektujące. Jeden i drugi komplementogenne. Jeden i drugi, który będę nosiła z wielką radością. No i tylko będę się zastanawiała, który dzisiaj. Teraz powiem Wam o zapachu, który mam w odlewce. Jego początek u mnie był dosyć trudny. Chodzi tutaj o La Nuit Trésor Nude.
Nie podobało mi się na początku. Okropna woń ogórków z koperkiem na mnie wybrzmiewała. Potem coś się stało z moim ciałem, że tego koperku już tam nie ma. Jest pięknie, kokosowo, waniliowo, otulająco i będę je nosiła. Będę je nosiła, już się nie mogę doczekać, ponieważ. A, może nawet je, słuchajcie, zmiksuję z czym tutaj. O, może z tym połączę je tutaj ze sobą i sprawdzę, cóż takiego się będzie działo. I na sam koniec dwa zapachy. Jeden już nie jest robiony, nie możecie go dostać. Gdzieś tam na krasach, na końcach internetu, być może z jakiejś Rumunii by do Was przyszło. Elisa Pleper Femme Resort Collection w wersji wody toaletowej. Tak, wiem, jestem niedobra, bo pokazuję coś, czego nie możecie kupić, ale ja je mam i póki mam, będę o nich mówiła, bo dla mnie to są jedne z najpiękniejszych perfum, jakie zostały stworzone. Woda toaletowa, ale przepiękna. No i znalazłam taki maleńki substytut. I tutaj też są zdania podzielone, ponieważ na niektórych z Was one się układają mało ciekawie, nie chcą trwać, są kwaśne, ale na mnie, ach moi drodzy, na mnie to jest poezja. Jest to Infinite od Oriflame. Mam zapasik. Nie wiem, jak to się stało. Jakimś cudem, kiedy nagrywałam film o mojej kolekcji, kilka z tych zapachów się nie pojawiło. Zapomniałam o nich. I była to m.in. Infinita, Le Parfum au Couture od Elisab i chyba Ishrak. W każdym razie wracam do tych. Piękne, roziskrzone mi przypominają te. Oczywiście są między nimi różnice, ale zapach jest niesamowicie piękny. Też przypuszczam, że się pojawi w ulubieńcach. Tak, mam takie przeczucie. I słuchajcie, to byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o tutaj te propozycje. Patrzę, rozglądam się, starałam się, żeby ten filmik nie był zbyt długi, ale jak siadam, słuchajcie, to mi się włącza gadanie. Gadanie czasami bez sensu, zupełnie o jakichś dziwnych rzeczach, tak jak właśnie jak teraz, ale lubię tak sobie trochę pogadać. Jakie są Wasze zapachy, które sobie wybrałyście na ciepłą wiosnę, wtedy kiedy już można wyjść spokojnie bez kurtki, w jakimś krótkim rękawku, może nawet w jakiejś fajnej sukienerce. Cóż takiego Wam się sprawdza? Cóż takiego chciałobyście polecić? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu.